Prezydent Andrzej Duda i kandydat PO Rafał Trzaskowski walczą o jak największe poparcie w drugiej turze wyborów prezydenckich. Prezydent na spotkaniach z Polakami mówi o konieczności ochrony polskich rodzin i bezpieczeństwa kraju. Rafał Trzaskowski uzyskał poparcie Szymona Hołowni, przejmując jego postulaty. Do drugiej tury wyborów prezydenckich pozostało zaledwie 11 dni. W Drawsku Pomorskim prezydent Andrzej Duda spotkał się z polskimi i amerykańskimi żołnierzami, którzy brali udział we wspólnych ćwiczeniach wojskowych. Obecność wojsk amerykańskich w Polsce to gwarancja bezpieczeństwa. Jest bez wątpienia znakiem z jednej strony przyjaźni polsko-amerykańskiej, ale z drugiej strony także wyraźnym znakiem rzeczywistej amerykańskiej odpowiedzialności za pokój na świecie. To w czasie ostatniej wizyty Andrzeja Dudy w Białym Domu podpisano dwie ważne deklaracje dotyczące naszego bezpieczeństwa, mówi minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Deklaracje stanowiące po pierwsze o trwałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce, a po drugie o zwiększonej liczebności wojsk amerykańskich w Polsce. W trakcie spotkania z mieszkańcami Drawska prezydent mówił o rezultatach programów społecznych. W ciągu 5 lat ze skrajnego ubóstwa wyciągnięto 1 200 000 osób. W Złotowie prezydent mówił o obronie rodziny. Nie pozwolę na to, by eksperymentowano na dzieciach. Nie pozwolę na to. Nie pozwolę na to, by agresywna seksualizacja była wprowadzana do szkół. Andrzej Duda prowadzi kampanię skierowaną do Polaków, zauważa politolog profesor Zdzisław Winnicki. Jest rozmowa o planach na przyszłość, jest wreszcie wsłuchanie się w autentyczne relacje pomiędzy ludźmi. Kampania druga, czyli pana Trzaskowskiego, to jest kampania w zasadzie oszczerstw i napadów. Kandydat Platformy Obywatelskiej Rafał Trzaskowski spotkał się z mieszkańcami Piły, Wałcza i Szczecinka. Rafał Trzaskowski krytykował prezydenta i jednocześnie próbował pozyskać wyborców Szymona Hołowni. Obietnice pana prezydenta, o których nagle zapomniał, pomoc frankowiczom, kwestia związana z emeryturami, braku podatków. To są też takie inicjatywy, które ja położę na stole. Zgadzam się z Szymonem Hołownią i powinno być również weto samorządowe. Szymon Hołownia dyskutował online z kandydatem Platformy o przejęciu przez Rafała Trzaskowskiego przedwyborczych postulatów. Będę głosował przeciwko w tej kandydaturze Andrzeja Dudy, oddając ważny głos. Z tego wynika wprost, na kogo zagłosuję. Zobowiązuję się, że absolutnie pana wszystkie postulaty będę starał się uwzględnić. Rafał Trzaskowski obiecał Hołowni między innymi złożenie wniosku do Najwyższej Izby Kontroli o kontrolę w spółkach Skarbu Państwa oraz powołanie przez prezydenta Rady Samorządowej. Jak zauważa politolog dr Aleksander Kozicki, na kandydata Platformy zagłosują ludzie przeciwni polityce społecznej rządu. Na Szymona Hołownię przynajmniej w części, ale istotnej części głosowały osoby posiadające kapitał. Można tych ludzi diagnozować jako osoby, które w cudzysłowie są przeciwko rozdawnictwu. Rafał Trzaskowski liczy też na porozumienie z Robertem Biedroniem z Lewicy. Swojego faworyta nie wskaże na razie PSL, mówi rzecznik partii Miłosz Motyka. Na poparcie PSL-u będzie liczył ten kandydat, który przyjmie nasze postulaty. No, ten kandydat, który powie, że jest dzisiaj prezydentem wszystkich Polaków. No, Andrzej Duda niestety takim prezydentem nie jest. Zobaczymy, czy będzie takim prezydentem Rafał Trzaskowski. Andrzeja Dudę wspiera rząd. Na Lubelszczyźnie premier Mateusz Morawiecki wskazał na tragiczne skutki wyboru Rafała Trzaskowskiego. Mamy wojnę na górze, mamy weto dla weta, mamy kij wkładany w szprychy, piach sypany w tryby naszych zmian, naszych reform. To jest murowane. Tak będzie. Przed drugą turą wyborów prezydenckich rośnie mobilizacja za granicą. Do spisu wyborców w Stanach Zjednoczonych dopisało się ponad 12 000 osób.